Kochasz buty, ale marzy ci się garderoba kapsułowa z ograniczoną ilością par? A może no nie widzisz niczego fascynującego w kupowaniu butów i chcesz skompletować je raz a porządnie, tak żeby mieć już ten temat totalnie z głowy? W obu przypadkach dobrze trafiłaś. Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Glow Up Girl i dzisiaj będę opowiadała o butach w szafie kapsułowej. Co warto mieć, ile par takich butów warto mieć i w jakich kolorach. Słowem wstępu, na mojej liście nie uwzględniam specjalistycznego obuwia do uprawiania aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o materiały wykonania butów, to ja w większości przypadków zawsze będę się skłaniała w kierunku skóry naturalnej. Jestem świadoma wad i zalet tego materiału, w tym ewentualnych kosztów dla środowiska i dla naszych portfeli, ale kiedy porównamy to z trwałością i z komfortem takich skórzanych butów, no to trzeba przyznać, że one opłacają się zdecydowanie bardziej niż modele wykonane z materiałów syntetycznych. Oczywiście, jeżeli masz możliwość sięgania po letnie buty, na przykład wykonane z naturalnych materiałów, ze sznurka i tym podobnych, to wspaniale. Ale w kontekście obuwia przeznaczonego do noszenia jesienią czy zimą, albo podczas takich bardzo eleganckich uroczystości, to moim zdaniem skóra po prostu nie ma konkurencji. Jeśli chcecie dedykowany odcinek o skórzanych butach, o ich przewadze oraz o tajnikach wyboru takiego obuwia, no to oczywiście koniecznie dajcie znać w komentarzach. A teraz przechodzimy już do listy 10 podstawowych modeli butów w szafie kapsułowej, moim zdaniem. Można to potraktować jako takie swoiste 10 must have w szafie, nie tylko minimalistki, ale po prostu kobiety, która chce wyglądać zawsze wystrzałowo i mieć się w co ubrać. Ale też możecie potraktować to tylko i wyłącznie jako inspirację albo w charakterze rozrywkowym. Niczego nie narzucam, po prostu pokazuję możliwe drogi. Przechodzimy do konkretów. Pierwszym rodzajem butów w szafie kapsułowej moim zdaniem powinny być botki lub sztyblety. Takie, wiesz, buty typowo wiosenno-jesienne, na taką porę przejściową, kiedy w szpilkach czy w sandałach będzie po prostu za zimno, ale jeszcze nie czas na kozaki. Botki najlepiej wybrać moim zdaniem czarne lub brązowe. W takiej palecie kolorystycznej, która pasuje do Twojego typu urody. Czyli jeżeli jesteś typem takim chłodnym, czyli na przykład latem lub zimą, to dobrze będą pasowały Ci czarne buty. Ale jeżeli jesteś ciepłym typem kolorystycznym, czyli jesienią lub wiosną, z powodzeniem możesz postawić sobie na brązowe botki, szczególnie jeżeli tego brązu w Twojej garderobie trochę jest, lubisz go i dobrze w nim wyglądasz, no i jeżeli masz inne dodatki w kolorze brązowym, czyli na przykład torebkę, kapelusz, pasek itd. Botki, najlepiej te pierwsze botki wybrać takie minimalistyczne, żeby one pasowały do wielu Twoich stylizacji. Wiesz, jeśli wolisz postawić na taki bardziej surowy, męski styl, to ja polecam Ci sztyblety, a jeżeli chcesz, żeby te buty nieco podkreślały Twoją kobiecość, no to wybierz botki na klocku. Botki bez takich widocznych okuć, bez żadnych dodatków typu koronki, jakieś perełki, zdobienia itd., są o tyle uniwersalnymi butami, że po prostu możesz założyć je do wszystkiego i one będą dobrze pasowały. I jeżeli masz tych botków w szafie dwie czy trzy pary, no to wiadomo, każda kolejna może być już taka bardziej fantazyjna. Mogą to być na przykład botki we wzory, takie jakie ja mam, we wzory wężowe, ale te pierwsze niech będą maksymalnie gładkie. Piękne są na przykład botki ze zwężanym noskiem, takie skarpetkowe, mocno przylegające, one fenomenalnie po prostu modelują stopę, ale oczywiście zawsze wybierz takie, które Tobie podobają się i pasują najlepiej. Drugie buty to szpilki. Moim zdaniem warto mieć w szafie dwie pary szpilek. Najlepiej czarne i beżowe, albo na przykład granatowe i pudrowe, ewentualnie czarne i pudrowy róż. Już dobierz to w zależności od tego, co Tobie się podoba, jakie masz ubrania w szafie, no i jakim jesteś typem kolorystycznym. Dwie pary szpilek to moim zdaniem to jest tyle, ile wystarczy, żeby mieć buty i na wesele, i do pracy, i na pogrzeb, i na każdą inną okazję.
Żeby jednak naprawdę dobrze wykorzystać potencjał tych butów, no to trzeba je odpowiednio wybrać. Ja stawiam obecnie praktycznie wyłącznie na buty na słupku i klocku, ewentualnie na czymś w kształcie takiej niskiej kaczuszki, dlatego że takie buty po prostu chętniej z przyjemnością noszę. Natomiast szpilki, które były modne jakiś czas temu, u mnie już tylko zalegają w szafie i w większości par totalnie się pozbyłam. Obecnie takich typowych szpilek, które co prawda robią wrażenie, ale nie dają komfortu, mam już tylko jedną parę. To są piękne czarne szpilki z zamszu z takimi paseczkami, które okalają stopę u góry i z zapięciem na kostce. Bardzo efektowne. Ale no po prostu nie można w nich długo wytrzymać. Mnie bardzo cieszy moda na klocki i słupki, no bo dzięki temu kobiety mogą nosić teraz takie trendy buty, a przy tym czuć się wygodnie. Jeśli kompletujesz dopiero swoje buty i w najbliższym czasie planujesz zakupy, to pamiętaj, żeby jednak w pierwszej kolejności stawiać na swój komfort. Bo wiele z nas wybiera buty, które są no co prawda ładne, wspaniałe, ale niepraktyczne. No i w konsekwencji jak przychodzi co do czego, to my nie mamy co ubrać. No bo buty w szafie co prawda są, ale zawsze nie takie. Czasami warto poświęcić ten perfekcyjny wygląd, taki okładkowy, wybiegowy, na ołtarzu wygody. Ja tak zrobiłam i to był strzał w dziesiątkę, bo o ile miałam buty na obcasie, piękne, no petarda, no to co z tego, skoro na co dzień po prostu ich nie nosiłam, a okazji, żeby takie buty nosić było tak mało, że nie wykorzystywałam ich potencjału. Kiedy stwierdziłam, że koniec z tymi niewygodnymi, ogromnymi szpilkami i wielkimi platformami i przerzuciłam się na klocki, słupki, kaczuszki, no to mogłabym w takich butach po prostu śmigać teraz przez cały czas i ja w końcu je wykorzystuję. I w końcu wiem, że zakup tych butów opłacał się i był udany, bo ja z nich korzystam. Polecam Ci tą drogę. Jeżeli masz szpilki, których nie nosisz, to spróbuj kupić sobie chociaż jedną parę klocka, czy właśnie takiej kaczuszki i może się okazać, że na nowo odkryjesz czułenka i takie buty po prostu staną się podstawą w Twojej szafie. A trzecie buty, trzeci punkt to kozaki do kolana. Jako pierwsze i podstawowe właśnie takie kozaki bym polecała w szafie kapsułowej. Jako drugą parę kozaków oczywiście sobie możesz wybrać na przykład muszkieterki albo jakąś wariację na temat kozaków. A czemu kozaki do kolan? A dlatego, że możesz je nosić ze spodniami, z sukienkami i ze spódnicami. Dopasowane spodnie włożysz spokojnie do środka, na przykład jakieś leginsy czy spodnie typu takie bardzo wąskie dresy. Luźne możesz wypuścić na zewnątrz tych kozaków, no a co do spódnicy czy sukienki, to rozumie się samo przez się. Kozaki najlepiej skórzane, zawsze będę to polecała. Z porządnym ociepleniem w środku, płaskie, na klocku albo na niskim słupku. Jeżeli chodzi o materiał wykonania, czyli tą skórę, będę się do tego skłaniała, dlatego że taką skórę możesz bardzo dobrze zaimpregnować i ona będzie chroniła przed przenikaniem wody, więc w takich kozakach spokojnie możesz sobie chodzić po kałużach czy po śniegu, bez obawy, że przemoczysz swoje stopy. Jeżeli miałyście kiedyś doświadczenie z takimi zwyczajnymi butami zimowymi, kozakami, na przykład kiedyś, dawno, dawno temu, które były na szpilkach czy jakichś słupkach, miały bardzo cieniutkie podeszwy i takie wąskie, spiczaste noski, no i oczywiście były wykonane z materiałów syntetycznych, to pewnie wiecie, jak one szybko przemiękały. Te buty po prostu robiły się mokre i nam palce zamarzały, bo palce były dosłownie mokre i zziębnięte. Takich butów ja już nigdy absolutnie nie polecę. Teraz stawiam przede wszystkim na wygodę, ale ta wygoda musi iść w parze z estetyką. Ja 2 lata temu zamówiłam sobie przez internet wspaniałe skórzane kozaki w niskiej cenie. I dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli kupujesz buty przez internet, szczególnie kozaki, to musisz zwrócić uwagę na jeden szczegół, a mianowicie na podeszwę. Te buty, które kupiłam przez internet, przyszły, okazały się wspaniałe, naprawdę wygodne, z pięknej, cudownej skóry licowej,
ale okazało się, że mają gładką podeszwę. W ogóle nie zwróciłam na to uwagi, dopiero kiedy pierwszy raz wyszłam w tych butach na śnieg i na lód, no to prawie zrobiłam w nich fikołka, bo tak bardzo się ślizgały. I ty też możesz się tak zdziwić, bo te buty nie są jednak fotografowane tak zawsze ze wszystkich stron, łącznie z podeszwą. W tamtej aukcji akurat zdjęcia podeszwy nie było i jakoś nie przyszło mi do głowy, że ona będzie totalnie gładka. Ratunkiem dla tych butów okazały się takie specjalne antypoślizgowe zelówki, które nakleja się na podeszwy i o dziwo trzymają się mimo kontaktu z wodą naprawdę dobrze, ale ten przypadek pokazuje, że trzeba zwracać uwagę na wszystko, szczególnie kiedy kupujesz kozaki przez internet. Bo to są buty, które są jednak drogie, muszą być porządne, muszą spełniać wiele takich wyśrubowanych kryteriów, więc zanim je wybierzesz, upewnij się, że mają ocieplenie, czego też często nie widać na zdjęciach. No i oczywiście ten opis może wprowadzać w błąd, który jest podany na stronie producenta. Lepiej sprawdzić dwa razy, niż odsyłać albo zostać z butami, które no, nie będą dla nas wystarczająco ciepłe lub wygodne. To tyle w kwestii butów trzecich, czyli kozaków. Teraz czwarty model to sandały na obcasie. I może być to zarówno wyższy obcasik, jeżeli taki lubisz, jak i niski. Chodzi o to, żeby były to sandały w takim eleganckim stylu, ale też takie, które na co dzień będziesz mogła nosić na przykład do sukienki czy do jeansów mom jeans. Ja w tamtym roku kupiłam sobie bardzo wygodne czarne sandałki na obcasie o wysokości zaledwie 3 cm. Ale te buty dają mi taki kompromis między fenomenalną wygodą i naprawdę ładnym wyglądem. Dodatkowo wybrane przeze mnie sandały mają w podeszwie taki specjalny system, który wspiera postawę i zwiększa komfort chodzenia. A skórzane wkładki dodatkowo są przyjazne dla stóp i te sandały nie obcierają. Takie sandałki będziesz mogła nosić dosłownie wszędzie, na zakupy, nawet na spacer, jeżeli będą wygodne, nawet na wesele, na przykład na poprawiny albo już wieczorową, późną wieczorową porą, kiedy już nie będziesz w stanie wytrzymywać w butach takich tych pięknych, na wysokich obcasach, będziesz mogła zmienić sobie na takie sandałki, co robi wiele kobiet na weselach, jak nie większość, przynajmniej na tych imprezach, na których ja bywam. Sandałki takie na obcasie świetnie pasują do sukienek, do spodni, do spódnic, do shortów. Jeżeli wybierzesz sobie taki uniwersalny model, czarne na przykład, albo cieliste, beżowe, będziesz je mogła nosić non-stop całe lato. Piąty typ butów to baleriny lub mokasyny do wyboru w zależności od tego, co lubisz. Są kobiety, które uważają, że baleriny to buty takie infantylne i dziecięce i idą raczej w kierunku mokasynów czy loafersów, ale są panie, które kochają baleriny i mają je w swoich szafach jako takie buty podstawowe. Ja należę do tego drugiego grona. Nigdy nie wybieram balerinek z zaokrąglonymi noskami, dlatego że rzeczywiście kojarzą mi się tak trochę dziecięco. Moje baleriny są zawsze z wydłużonymi takimi spiczastymi noskami. Uważam, że są to wspaniałe buty i chyba nigdy z nich nie zrezygnuję. Część kobiet uwielbia te baleriny, tak jak mówiłam. Inne dosłownie nie wyobrażają sobie, żeby takie buty mogły być w ich szafach. Wszystko zależy tutaj od gustu i od samych balerinek. Jeżeli ty nie lubisz balerinek, ogólnie nigdy się do nich nie przekonałaś, ale być może chciałabyś spróbować, no to postaraj się wybrać sobie właśnie takie ze spiczastym noskiem. Ale jeżeli totalnie do Ciebie nie przemawiają, to wybierz klasyczne mokasyny albo lordsy. Ja mam w swojej szafie 3 pary balerinek obecnie, w tym wspaniałe skórzane baleriny polskiej produkcji ze spiczastym noskiem i z takim lekko widocznym wzorem wężowej skóry. Uważam, że takie buty pasują niemalże do wszystkiego, no poza takimi typowo sportowymi stylizacjami. Ja noszę baleriny do spodni palazzo, do kulotów, do jeansów, do sukienek, do shortów, do spódnic. One zawsze wyglądają elegancko i kobieco, a przy tym optycznie wydłużają i wysmuklają sylwetkę, jeżeli zdecydujesz się właśnie na model z takim wydłużonym, spiczastym noskiem. Szósty typ butów w szafie kapsułowej to klapki albo łapcie po domu.
No, nie mogło tutaj zabraknąć takich butów domowych, dlatego że są to buty, które nosimy bardzo często, jeżeli nawet nie powiedzieć, że codziennie. Jeżeli jesteś minimalistką, to najlepiej sprawdzi się u Ciebie taki model klapek gumowych, który będzie jednocześnie pełnił funkcję klapków na basen, pod prysznic, na plażę, gdzieś na wyjazdy. Zawsze warto mieć takie jedne gumowe klapki, chociażby plastikowe, bo one są bardzo wytrzymałe. Sprawdzają się w różnych warunkach, również we wodzie. Oczywiście możesz sobie wybrać też takie klapki materiałowe, czy nawet super ciepłe wełniane kapcie, ale wtedy trzeba mieć na uwadze, że no mimo wszystko do nich będziesz potrzebowała jeszcze jakichś innych klapek na plażę, czy ogólnie na wyjazdy, na przykład na wejście pod prysznic w hotelu. Niestety, tak jest, ale klapki i łapcie warto mieć, nie tylko jakiekolwiek. Te buty powinny być szczególnie piękne i wygodne. To powinny być takie buty, które kojarzą Ci się z domem. Ja chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że wymieniam te klapki czy łapcie nie tak sztampowo, tak po prostu, żeby wypchać naszą listę i żeby było 10 produktów, 10 typów butów, tylko ja wspominam o nich dlatego, że one mają być taką kwintesencją Ciebie. Klapki, łapcie domowe kojarzą nam się z odpoczynkiem, kojarzą nam się z tym czasem spędzonym w tych domowych pieleszach, z tym takim zaopiekowaniem siebie, zadbaniem o siebie. To mają być takie buty, że kiedy Ty wchodzisz do domu, otwierasz drzwi i je widzisz, to ma Cię po prostu zalać fala ciepła, przyjemności, spokoju i odpoczynku. To mają być milusie, cieplusie, wygodne buciki, które po prostu będą dla Ciebie niczym najlepszy przyjaciel. Na pewno wiesz, o czym mówię i jeżeli wybierzesz sobie taki właśnie model, takich butów, bez względu na to, czy to będą właśnie wełniane, mięciutkie bambosze w kształcie jakiegoś zwierzątka, czy to będą klasyczne, jakieś nawet eleganckie klapeczki takie po domu, to mają być buty, które będziesz nosiła z niekrytą przyjemnością i jednocześnie takie, których nie będziesz się wstydziła, jeżeli przyjdzie Ci otworzyć drzwi na przykład kurierowi. Na pewno uda Ci się znaleźć takie buty, ale musisz mieć takie wyśrubowane standardy co do tych klapek czy kapci. Punkt siódmy, buty siódme, to są sneakersy albo po prostu białe buty sportowe. Mogłoby się wydawać, że no, ale oklepana po prostu propozycja, nic ciekawego, ale no, moim zdaniem sneakersy to jest must have do takich letnich sportowych stylizacji, do jasnych jeansowych shortów, czy do letnich sukienek w stylu oversize. Chociaż zwykle stronie od wyznaczania takich sztywnych rzeczy typu to jest must have w szafie, a to nie, to uważam, że białe trampki czy po prostu sportowe buty w białym kolorze rzeczywiście są takim must have w szafie, o ile oczywiście masz okazję, żeby je nosić. No bo w życiu każdej z nas, bez wyjątku, jakby nie było, to będzie taka okazja, że te buty się przydadzą, ale czasami tych okazji jest na tyle mało, że równie dobrze można je zastąpić innymi i wtedy nie widzę tak jakby potrzeby kupowania sneakersów. Ale jeżeli Ty często chodzisz ubrana na sportowo albo chcesz tak chodzić, bądź chodziłabyś tak, gdyby nie to, że właśnie czegoś Ci w tym stylu brakuje i coś się nie spina i być może jest to problemem braku butów odpowiednich, no to właśnie na te sneakersy warto postawić. O ile nie każda z nas będzie miała konieczność czy okazję nosić szpilki w różnych sytuacjach na co dzień, o tyle chyba nie ma kobiety, która nie miałaby okazji nosić trampek. No te buty przydadzą nam się latem na spacerze, na zakupach, na wakacjach, w czasie podróży samochodem czy samolotem, na przejażdżce rowerem na przykład, mam na myśli taką przejażdżkę rekreacyjną, no bo kto jeździ rowerem tak bardziej pod kątem sportowym, ten z pewnością ma do tego celu specjalne buty, a przy okazji pozdrawiam wszystkich rowerzystów i kolarzy, od 2 lat jestem w Waszym gronie i jest cudownie. Sneakersy, tak, białe, najlepiej białe, będą wspaniale odświeżały Wasze outfity. Ósma para butów,
eleganckie klapki z paskami albo typu mule. Taki model dość uniwersalny, najlepiej w ciemnym kolorze, może być to czerń albo granat, ale jeżeli masz ochotę, to oczywiście możesz postawić na przykład na beżowe klapki. Ja mam w swojej szafie dwie pary butów będących moim zdaniem takim połączeniem klapek i balerinek. Chodzi o takie buty z zakrytymi palcami, ze spiczastym noskiem i jednocześnie z odkrytą piętą i paskiem na tej pięcie. W tym sezonie w ogóle pokochałam takie buty. Są moim zdaniem po prostu strzałem w dziesiątkę, a szczególnie dla osób, które muszą mieć na przykład do pracy takie zakryte obuwie o dosyć eleganckim charakterze, ale jednocześnie nie obowiązuje ich taki ścisły dress code i konieczność zakrywania pięty. I wtedy to jest po prostu tip tipów. Baleriny albo klapki z paskiem na pięcie zakrywają palce, ale z uwagi na to, że odkrywają piętę, to nie uciskają. I w takich butach można wygodnie chodzić nawet w upały, bo wtedy stopa nam lekko nabiegnie. No i pięta nas wtedy tak nie uciska, bo ten ewentualny paseczek lekko się rozciąga, bo tam jest gumka, albo po prostu można sobie ten pasek przesunąć na kolejną dziurkę, i nic nie będzie nam się wrzynało w stopy, a zachowamy i wygodę, i dobry wygląd. Ja ostatnio szalałam w takich butach na weselu i powiem Wam, że standardowo, tak jak zawsze, wzięłam sobie buty na zmianę i okazało się, że nie potrzebuję ich. Pierwszy raz mając na stopach buty dopiero co kupione, właśnie z takim paseczkiem, z tą piętą z tyłu odkrytą, ale na niewysokim klocku, były na tyle wygodne, że przetańczyłam naprawdę całe wesele bez otarć takich większych. W moim przypadku jest to ogromny sukces, więc jeżeli też szukacie czegoś, co jest taką kwintesencją stylu, ale jednocześnie kompromisem między tą maksymalną elegancją a zachowaniem komfortu, to polecam Wam szukać właśnie takie buty, które mają te paseczki na gumce albo takie zapinane na po prostu pasek z dziurkami. Punkt 9. Dziewiąte buty must have w szafie kapsułowej to kalosze. Tego rodzaju butów równie dobrze nie musiało tutaj być, ale postanowiłam, że bez niego, bez kaloszy, moja obuwnicza szafa po prostu nie może istnieć i być może okaże się, że Twoja też. Kalosze będziemy nosiły przez tak naprawdę krótki okres czasu w roku, ale jednak są tak bardzo przydatne, bo żadne inne buty w zasadzie nie będą ich w stanie zastąpić. Ja kalosze noszę na jesiennych spacerach, na wyjściach na grzybobranie i podczas prac ogrodowych. A że z żadnej z tych aktywności absolutnie nie jestem w stanie zrezygnować, to też nie wyobrażam sobie tych aktywności w innych butach niż kalosze. Do mojej szafy kapsułowej wybrałam klasyczny czarny model kaloszy do kolana. Te krótsze są moim zdaniem zdecydowanie mniej praktyczne, aczkolwiek też takie mam. I jeżeli chcecie mieć właśnie takie mniej rzucające się w oczy kaloszki, a macie już długie, to warto wybrać krótkie, ale absolutnie one nie robią takiego efektu jak te długie. Jeżeli szukasz czegoś uniwersalnego, to dobierz sobie kalosze kolorystycznie do kurtki jesiennej, którą będziesz nosiła w tym sezonie, albo po prostu zdecyduj się na kolor czarny. Jeżeli masz na przykład jesienią zieloną kurtkę parkę, to super będą do niej wyglądały właśnie buty w kolorze zielonym czy khaki, ale w innym przypadku oczywiście czerń zawsze będzie najodpowiedniejsza, ewentualnie brąz, jeżeli jesteś typem ciepłym i celujesz na przykład w brązowe dodatki, typu szalik, czapka czy torebka. I punkt 10 to są buty w Twoim stylu. To jest punkt taki dosyć zaskakujący, bo to będą buty, które każda z nas wybierze sobie samodzielnie w odniesieniu do swojego stylu i do tego, co akurat spodobało nam się ostatnimi czasy. Bo moim zdaniem szafa kapsułowa powinna być indywidualna. Oprócz tych must have, jeżeli z nich korzystasz, które ktoś powiedział, że warto mieć, to w szafie absolutnie powinny się znaleźć buty, które są dostosowane do Twoich upodobań i do Twojego stylu życia. U mnie w tym roku do szafy po raz pierwszy dołączą ciężkie botki typu workery albo glany. Ja nigdy w życiu nie miałam takich butów, bo zwyczajnie mi się nie podobały, ja się w nich nie widziałam,
ale ostatnio tak bardzo się z nimi opatrzyłam, że szczerze zapragnęłam je mieć i wiem, że je będę nosiła. Wiem to na pewno. Od kilku tygodni szukam sobie odpowiedniego modelu i mam już kilka upatrzonych. Czekam tylko na takie najkorzystniejsze ceny. A swoją drogą, taki disclaimer, kupowanie butów na jesień, zimę ja uskuteczniam zawsze w czerwcu, lipcu i sierpniu. To już stało się taką moją chyba tradycją. Zawsze wtedy, kiedy jest gorące lato, ja nagle przypominam sobie, że niedługo będzie jesień. Trzeba mieć buty na zimę, na jesień, zacząć coś szukać. I o dziwo, zawsze znajduję wtedy coś ciekawego i coś w dobrej cenie. Ty oczywiście możesz w tym punkcie wynotować sobie to, co Tobie skradło serce, albo bez czego Ty nie wyobrażasz sobie szafy kapsułowej. I to mogą być całkiem inne buty, na przykład szpilki z plexi, wiązane botki w stylu retro takie, na przykład muszkieterki, albo platformy na grubym słupku. Jako punkt 10 wybierz sobie po prostu buty, które kochasz. Takie, które będą pasowały do Twojej szafy i które, uwaga, będziesz nosić. To jest konieczne kryterium, bo tutaj nie chodzi o wrzucenie jako tej 10 pary butów, które są, wiesz, teraz modne i jakoś Cię tam zainteresowały, tylko takiej pary, która jest z Tobą zgodna w 100%, która oddaje Twój styl, no i jest Twoim osobistym takim must have. To wszystko. Tylko tyle i aż tyle, żeby zawsze mieć buty na każdą okazję. I daj znać, co sądzisz o tym odcinku. Jeśli wyniosłaś z niego coś ciekawego lub ważnego, to daj mi proszę znać łapką w górę. Oczywiście bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i za poświęcony czas. Do usłyszenia i niech Ci się wiedzie.